Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Parakulinarni. Bardzo często nas pytacie, gdzie warto zjeść w Olsztynie, jakie miejsce na mapie gastronomicznej Olsztyna odwiedzić, dlatego też robimy wam takie tournée po olsztyńskiej gastronomii. Jest to nasz subiektywny przewodnik po naszych ulubionych miejscówkach, także weźcie to koniecznie pod uwagę. Mam nadzieję, że miejsca, które odwiedzicie, będą wam się podobały i będzie wam smakowało. Koniecznie dajcie znać nam pod filmem w komentarzu, jakie miejsce odwiedziliście i co wam tam zasmakowało. A jak jesteście z Olsztyna, dajcie znać, o jakich miejscach zapomnieliśmy, a powinniśmy o nich opowiedzieć. A może zrobimy jakiś nasz wspólny hashtag? Parakulinarni Olsztyn. Olsztyn. I wtedy oznaczajcie te knajpki i będzie wiadomo, będziemy mogli sobie podglądać, gdzie byliście. Jedną z naszych ulubionych knajp w Olsztynie jest Misa, mieści się na ulicy Lelewela. Jest to restauracja, w której znajdziecie menu azjatyckie. Bardzo lubimy tutaj przychodzić, również bardzo często zamawiamy to jedzonko do domu. W Misie zjemy jedzonko z azjatyckim twistem. Mamy tutaj nasze ulubione pozycje, czyli bułeczki bao, no to na pewno warto zawsze wpaść. Jest tutaj także ramen. Jacek zawsze zamawia tomkę, tak samo dzisiaj. Polecamy też pattaya, co lubisz? I koniecznie żeberka z pysznym pire ziemniaczanym, z odrobiną wasabi. Super sprawa. A na tyłach ogródka znajduje się kanapa, na której można sobie wieczorową porą wypić jakieś prosecco. I u nas dzisiaj padł wybór na tomkę, tak się prezentuje, oraz bułeczkę bao z żeberkiem. Wygląda obłędnie, czyż nie? Jeżeli jesteście fanami burgerów oraz szarpanej wieprzowiny, koniecznie odwieźcie Joe Gonzalez. Zjecie tu kuchnię Tex-Mex. My gorąco wam polecamy wszystko, co jest szarpaną wieprzowiną oraz mi bardzo smakują burgery. Tak wygląda kanapka z szarpaną, jest ogromna, wielkości praktycznie mojej dłoni. I coś, co jest tutaj opcją taką specjalną, burrito z mac and cheese i szarpaną wieprzowiną. A Dominiki ulubione burgery zjecie w stekowni, ale jest to sieciówka, pewnie w waszych miastach również możecie znaleźć ich punkty. Jeżeli szukacie bardziej eleganckiej restauracji w okolicach Starówki, to macie zaraz przy zamku restaurację Casablanca z pięknym widokiem na park. Tradycyjny polski obiad zapraszamy do baru Dziupla pod arkadami. Zjecie tutaj dobre pierogi, zjecie tutaj kotlety mielone, schabowego, zestaw surówek, domowy kompot. Tak, taka stołówka od lat. W wydaniu trochę. A bar ten istnieje odkąd pamiętam. Ja zawsze biorę tutaj mieszankę pierogów na słono. W tym miksie są z mięsem, z kapustą, z grzybami i ruskie. Jeżeli chcecie sobie wziąć coś małego na przegryzienie, koniecznie odwieźcie rolki. Mają tutaj sushi skręcone w rulon. Do zjedzenia wzięcie sobie w rączkę i pójście na przykład na spacer. Zazwyczaj jest tu kolejka, ale bardzo szybko idzie. Najlepszą bezę w Olsztynie zjecie w kawiarni Moja, która znajduje się pod Filarami. Kawiarnia Moja należy do dziedzictwa kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla, a to ze sparawą, brukowca oraz marcypanu królewskiego. Także możecie kupić tutaj fajną pamiątkę kulinarną z Olsztyna. Jeżeli odwiedzacie Olsztyn w okresie letnim, na pewno będziecie zainteresowani, gdzie zjeść najlepsze lody, o co są trzy nasze propozycje. Lody Ukroczka to były pierwsze lody rzemieślnicze, które pojawiły się w Olsztynie. Ja wzięłam nowy smak dzisiaj, mango z kokosem, jest bardzo dobry. Gałki wyglądają tak, to jest jedna porcja. Już trochę zjadłaś. Kosztuje 4,50. Lody od Kroczka kupicie nie tylko na olsztyńskiej Starówce. Tutaj są trzy punkty. Jeden to ulica Kołątaja, jeden jest tutaj ze mną w Starym Ratuszu i w kawiarni House Cafe.
Kupicie te lody także na plaży miejskiej Ceres Ukiel oraz galerii Warmińskiej. Kolejna lodziarnia jest Nowa w Olsztynie, ale znamy ją już z Rapat. Są to lody tradycyjne, oczywiście rzemieślnicze Olka. Chodziły za mną lody kwaśne, więc kusiłam się na sorbet cytrynowy z bazylią. Powiem wam, że jest bardzo kwaśny, aż tutaj ściskają mi się sinianki. Bardzo dobry. Lodziarnia Olka ma mnóstwo różnych smaków nietypowych, m.in. czarny aloes, różany, lody... Gruszka z gorgoncolą? Tak, gruszka z gorgoncolą i z orzechami włoskimi i mnóstwo innych, także wpadajcie tutaj, bo na pewno te smaki się zmieniają. A jedna gałka w lodziarni Olka kosztuje 5 zł. A na ulicy Prostej znajduje się lodziarnia Cudnie Luz. Tak się prezentuje gałka. Ja wybrałam akurat smak mijałego Michałka. Jest tutaj pełno orzechów, jest bardzo słodki. Fajnie, że gratis dostajemy słodki wafelek w różnych kolorach. Są tutaj też lody w takich gofrach bąbelkowych i lody włoskie, podobno bardzo dobre, ja jeszcze nie jadłam. Plusem tego miejsca jest to, że można sobie usiąść na leżaczku. Moje są gałki? Po 5 zł. Wszystkich miłośników dobrej kawy zapraszam na ulicę Dąbrowszczaków do Bless Coffee Roast. Wypijcie tu kawę przyrządzoną przez mistrzynię Polski baristów oraz możecie zakupić tutaj kawę właśnie wypalaną w Olsztynie. Naprawdę sztosik. Polecam serdecznie wszystkim miłośnikom kawy. Możecie kupić kawę też online oczywiście. Też można kupić online. Na ten moment możecie wziąć sobie kawę tylko na wynos, ale już niebawem, może pod koniec roku, otworzy się tutaj kawiarnia, gdzie można będzie usiąść, wypić i na pewno zjeść coś dobrego. A dziś zabieramy was do naszej ulubionej pizzerii Koszary i Pizza. Mieści się ona niedaleko Starówki, więc bardzo blisko można przejść sobie spacerem przez park pod zamkiem i jesteśmy tutaj na miejscu, no tutaj. Koszary to już jest druga miejscówka, dlatego że pierwszy był Wiśniowy Piec, który znajduje się na ulicy Kołobrzeskiej, on jest niedaleko dworca, także tam możecie zjeść również pizzę, tu za to możecie zjeść także makarony. Zarówno w Koszarach, jak i w Wiśniowym Piecu zjecie pizzę w stylu neapolitańskim. To jest nasza ulubiona pizzeria, ale bardzo dobrą pizzę również spróbujecie w Non Solo na przykład. Albo w Pimento, ale to już pod Olsztynem. Lemoniadka też jest bardzo dobra. A tak wygląda nasza ulubiona pizza. Jest to ostra magenta. Z tym, że my zawsze do wersji standardowej dodajemy sobie jeszcze salami Napoli. Nie ma tutaj problemu, żeby manewrować tymi odejmujemy chili. Tak, odejmujemy chili, bo jest nas za ostra. A jak macie ochotę wpaść na drinka z przyjaciółką albo z partnerem, to zapraszamy do kochanki. Jeśli szukacie fajnego miejsca na wyjście wieczorem, gorąco polecam wam Masonerię, prawdopodobnie najlepszy shisha bar w Polsce. Siema wszystkim, Krzysiek z tej strony i cóż, jesteśmy w Masonerii Szabarze, dlatego ja was serdecznie wszystkich zapraszam, dziękuję Jacek, że przyszedłeś do nas, bardzo nam miło, pozdrawiam was serdecznie, ciao!